Olaf Sozański ze Szczecina jest z nami też. Cześć, witaj. Cześć. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać trochę o tym, jak studiuje się na ZUCie. Ty to już na pewno prosto z zajęć do nas przyszedłeś. Dzisiaj akurat okazuje się, że mam dzień wolny, także mogłam wyspany przyjść tutaj pełen energii. To super. Są na ZUCie, mimo poważnych przedmiotów i ważnych rzeczy do nauki i poziomu, który nasza uczelnia reprezentuje. Są takie dni oddechu, że można na chwilę, tak jak dzisiaj, odpocząć, wyspać się, nic nie robić? Tak, na szczęście tak. Dużo tutaj daje możliwość wyboru grupy, do której się przynależy, i ułożenia tego planu w miarę w taki sposób, żeby był on po prostu wygodny. Pierwszy miesiąc, właściwie półtora studiowania za nami. Jak oceniasz ZUT? Jak oceniasz wykładowców? Po pierwszym miesiącu oceniam dość pozytywnie. Przede wszystkim na pochwałę zasługuje fakt, że i wykłady, i ćwiczenia prowadzone są w sposób bardzo przystępny. Mogę się też pochwalić, jestem po pierwszych kolokwiach, które poszły całkiem dobrze. Więc super. Myślę, że można to nazwać takim małym sukcesem. Informatyka na ZUT była zawsze oczywistym wyborem dla Ciebie? Mówiąc krótko, tak. Sama informatyka, a konkretnie programowanie jest ze mną, jest w moim życiu już od moich najmłodszych lat. Jestem pewien, że to właśnie z tym zwiążę swoją przyszłość. Do tego sam fakt, że jestem po technikum informatycznym. Szczecińskim? W Szczecinie, tak, po SCI. Plus to, że nie wyobrażam sobie wyprowadzki z mojego rodzinnego miasta, jednak Szczecin to jest miejsce, w którym chciałbym zostać. Kiedy słyszę, że informatyka jest i programowanie towarzyszy Ci od najmłodszych lat, to tak mam w głowie i zastanawiam się, o co chodzi. Bo dla mnie informatyka i programowanie od najmłodszych lat to tylko z grami komputerowymi się kojarzy. Właśnie okazuje się, że nie. Już od dziecka mam coś takiego, że zawsze mnie zastanawiało, co tam się dzieje w tym komputerze, jak zrobić coś własnego, bo wiadomo, mamy na początku dane, to co dostajemy w oprogramowaniu, ale zawsze pojawiały się pomysły, a to bym zrobił inaczej, to może zrobił lepiej, może trochę gorzej, ale zawsze były te pomysły, które chciało się wdrożyć w życie. Napisałeś w swojej notce biograficznej na stronie Fundacji ZUT, że w przyszłości chciałbyś tworzyć własne rozwiązania w tej dziedzinie, informatyki, programowania. Masz już jakieś pomysły na to, które mógłbyś nam zdradzić? Takie aplikacje, które będą w stanie spełnić potrzeby biznesu w różnych dziedzinach. I to jest tak, że cały czas szukam niebanalnych pomysłów, które pomogą mi się wyrwać z tej schematycznej pracy i zrobić coś zupełnie nowego. Ostatni hackathon, w którym brałeś udział, co tam się działo? Razem z moją stałą ekipą pojechaliśmy do Wrocławia, by wziąć udział w mHacku. Naszym zadaniem było stworzenie rozwiązania, które pomoże osobom korzystającym z aplikacji mObywatel. Na wyzwanie mieliśmy niecałe 24 godziny. Choć tym razem nie zajęliśmy konkretnego miejsca, to uważam, że była to świetna okazja do współpracy razem ze znajomymi oraz wykorzystania naszych umiejętności w praktyce. Jak spędzasz wolny czas poza ZUT-em? Jesteś szczecinianinem, możesz polecić jakiś klub studentom? Jeśli chodzi o kluby, to może nie mam takiej dobrej wiedzy, a swój wolny czas spędzam odrywając się trochę od biurka i ekranu, zażywając świeżego powietrza podczas jazdy na rowerze czy chodząc na siłownię. Oczywiście spotkanie ze znajomymi też sprawiają mi ogromną przyjemność. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.